Ósmy rajd Lotos Baltic Cup rozpoczął się pełnym atrakcji prologiem w hali Ergo Arena. Start rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski 2012 obfitował w wiele atrakcji. Podziwialiśmy m.in. popisową jazdę go-kartem Michała Kościuszko. Załoga Lotos Dynamic Rally Team była poza zasięgiem konkurencji. Kajetan i Jarek wygrali wszystkie odcinki specjalne i zakończyli rajd z niespotykaną przewagą prawie 5 minut nad Tomaszem Kucharem i Danielem Dymurskim. Jedziemy szybko. Bardzo odpowiadają nam te, no można powiedzieć, niesamowicie trudne warunki. Dziś jest jeszcze trudniej niż wczoraj. W nocy padał deszcz, trasa rozmokła. Mamy w zasadzie wszystko, począwszy od nawierzchni szutrowej, przez asfalt. Jest sporo luźnego śniegu, miejscami bardzo dużo lodu. Natomiast tutaj w tych leśnych drogach tego jest naprawdę mnóstwo. Jest takie błoto pośniegowe, tam nie było odśnieżane od długiego czasu, chyba przez całą zimę. I ten rajd czasami wygląda na rajd przeprawowy. Wojtek, wczorajszy dzień to pędzenie na złamanie karku. Możesz powiedzieć, który odcinek był najfajniejszy? Wczorajszego dnia najbardziej podobał mi się drugi odcinek w pętli. Bardzo techniczny, bardzo szybki. Taki trochę przypominający rajd Finlandii. Szybkie zakręty przez szczyty. No wiele emocji, bardzo, bardzo fajnie nam się go jechało. Po pierwszym dniu rajdu wspaniale spisywał się zespół Lotos Subaru Poland Rally Team. Wojtek i Kamil zajmowali drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Urmo Awa bardzo mi pomógł, bardzo wiele mnie nauczył takich właśnie technicznych triczków, jak jeździć po tej luźnej nawierzchni, po tym śniegu. No dzisiaj niestety wykorzystałem to aż za dobrze, aż za szybko chciałem pojechać i wyleciałem z drogi, zanocowaliśmy w rowie na dość długo, ale takie ryzyko czasami jak się podejmuje, no trzeba się z tym liczyć, że błędy się mogą zdarzyć. Kibice pomogli, czy wyciągałeś auto sam? No sam bez pomocy kibiców nie dał rady bym wyjechać, dlatego bardzo im dziękuję za poświęcenie i pomoc. Chęć na tytuł Mistrza Polski ma z pewnością również Tomasz Kuchar, który zajął drugie miejsce w rajdzie. Słuchajcie, śnieg i shooter to nie jest moja ulubiona nawierzchnia, ja uwielbiam asfalty i mocną, agresywną jazdę właśnie na asfaltach. Natomiast poza tym jechałem samochodem tak naprawdę 7-letnim, którym się ścigałem parę lat temu. Jakby mi ktoś powiedział przed rajdem, że zajmę drugie miejsce w tak trudnych warunkach tym samochodem, to mu po prostu popukał w czoło. Tak się stało. Absolutnie rewelacja. Oczywiście duże, potężne słowa uznania dla Kajta, który jechał wyśmienicie. Szkoda, że wypadł dzisiaj Wojtek Uchała, bo naprawdę jechał fantastycznie i walka z nim dawała mi wiele, wiele radości. A ostatnie dwa odcinki to już było nudno, no bo miałem za daleko do Kajta i następny też miał do mnie dosyć dużo, bo ponad 3 minuty, więc po prostu przeturlałem się dwa ostatnie OS-y. Zgarnęliśmy komplet punktów. 15 za wczorajszy dzień, 15 za dzisiejszy i 15 za cały rajd. Jechało się fantastycznie. Warunki były bardzo trudne, to już chyba wspomina każdy kierowca, który przyjeżdża tutaj, ale tak naprawdę dopiero jak tutaj przyjechałem, to poczułem tą taką, takie nieodparte wrażenie, że to my wygraliśmy ten rajd. Za nami dwa dni wspaniałych zawodów w mroźnej atmosferze, na mroźnych, oblodzonych trasach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Załoga Lotos Dynamic Rally Team, Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran wygrali wszystkie odcinki specjalne liczące się do klasyfikacji generalnej rajdu, a tym samym wygrali w klasyfikacji generalnej rajd i objęli prowadzenie w całym cyklu z Ergo Areny dla Lotostrady Maciej Szozda.